Teraz zapytam cię o twój związek. Jaki on jest? Taki wybuchowy, czy raczej jesteście oboje w domu, a sami w spokoju? Wiesz co, znaczy nie jest nudny, może być wybuchowy, bo on, wiesz, ma charakterek, ja mam charakterek, że wiesz, nieraz jest, są momenty, gdzie my nie możemy się dogadać, bo jesteśmy mocne charaktery. No i wiesz, próbujemy się dogadywać, bo wiesz, mamy teraz córeczkę, to próbujemy, wiesz, bardziej na tym by pracować, żeby nie mieć za bardzo wybuchowych sytuacji, ale no on widzi ją, wiesz, w takiej szkole czy w takiej przedszkolu, ja widzę ją znowu, wiesz, też, że to jest, jak się już ma dziecko, to jest ciężko, jak samemu się nie decyduje nad życiem dziecka i to trzeba być troszkę bardziej otwarty na compromise, a ja tego słowa za bardzo nie lubię kompromisować i no.
Ciężko mówić w ogóle na ten temat, żeby nie ryczeć, bo to jest najgorsze, co może być w ogóle w życiu, szczególnie matki, w ogóle czy matka, czy ojciec, że to jest coś okropnego. Tylko wiesz, mogę jej tylko powiedzieć, że życzę jej, żeby jakoś do siebie doszła, bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem. To jest nawet nie ma słowa, co można powiedzieć, co by dało, żeby się lepiej czuć w tej sytuacji, bo to jest najgorsze, co może być. I wiesz, życzę jej, żeby myślała może, że ten synek jej po to może to, nie to, że to po to było, tylko że teraz może będzie aniołkiem dla innych, że właśnie to jest rozgłoszona, wiesz, to jest tak rozgłoszone, że może więcej ludzi otworzy serce i będzie pomagał, będą się angażować i może właśnie przez to będzie tym aniołkiem, gdzie będzie, wyratuje inne dzieci, żeby wiesz, no, żeby miały szansę na to życie. No, to jest tylko jedno takie, co mogę sobie pomyśleć, co jest pozytywne, gdzie właśnie to takie może, że właśnie by inspirować, żeby inni pomagali i żeby właśnie ratować inne dzieci w tym samej właśnie sytuacji.